Witam Państwa serdecznie. Chciałabym Państwu pokazać, jak zarządzać projektami od strony wydziałów merytorycznych, na przykładzie projektów realizowanych w mieście Konin. Tak jak już wcześniej słyszeliśmy o finansach, ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, żeby współpracować z pionem finansowym. Realizacja projektów w obecnych czasach nie jest łatwa, ponieważ mieliśmy COVID, inflacja, wyniki przetargów pokazują, że te ceny się zmieniają. I aby to właśnie ułatwić, chciałabym Państwu pokazać na przykładzie właśnie Konina, jak mamy to opisane w procedurach i jak ta współpraca z pionem finansowym się odbywa. Realizacja projektów z własnych środków czy ze środków zewnętrznych wymaga stałej współpracy z wydziałem finansowym, bo bez współpracy z pionem finansowym nie da się zrealizować żadnej inwestycji, jeżeli nasz WPF czy budżet nie pozwoli na to, aby dane przedsięwzięcie wprowadzić. Dlatego przyjęliśmy procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych oraz powołania zespołów do realizacji tych projektów, gdzie mamy właśnie określone zasady współpracy z poszczególnymi wydziałami, aby prawidłowo realizować projekt. Na podstawie tej procedury, w momencie, kiedy staramy się o jakiekolwiek środki zewnętrzne, wnioskujemy na kierownictwo o wyrażenie zgody na złożenie wniosku i zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego. W tym właśnie wniosku Wydział Merytoryczny przedstawia finansom, jaka będzie wartość projektu, ale też zwraca uwagę na to, jaki będzie wkład własny, jakie są wydatki niekwalifikowane i jakie są koszty później, po zakończeniu realizacji projektu. Dlatego finanse, mając taki wniosek, są w stanie zaopiniować pozytywnie lub negatywnie, jak ten projekt ma wpływ na całą sytuację finansową miasta Konina. I na podstawie tego pan prezydent podejmuje decyzję, czy do danego projektu przystępujemy. Warto też włączyć pion finansowy na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, gdzie są uszczegóławiane kwestie, czy są to wydatki bieżące, czy inwestycyjne, czy podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym, czy nie. Czyli ta współpraca tutaj z pionem finansowym jest bardzo istotna. U nas w tej procedurze mamy też określone, że powinny być opracowane procedury dla kluczowych operacji, takich jak właśnie planowanie środków budżetowych, aktualizacja planów, aktualizacja informacji na temat dostępnych środków pozabudżetowych, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, jak i realizacja i rozliczenie projektu. Jeżeli raz przygotujemy procedurę, później jest naprawdę dużo łatwiej realizować wszystkie przedsięwzięcia. Zarządzanie projektami. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, aby w zarządzaniu każdego projektu uczestniczył specjalista do spraw rozliczania projektu. Jest to osoba z księgowości, która zna się po prostu na całym budżecie, na WPF-ie, tak aby na bieżąco miała informację, co się dzieje. Takie zarządzanie projektami powinno polegać na tym, że spotkania powinny się odbywać przynajmniej raz w miesiącu. Odbywa się bieżące kontrolowanie wydatków, czyli poziom zaangażowania środków, aktualizacja budżetu i wprowadzanie na bieżąco zmian do wieloletniej prognozy finansowej, współpraca z zespołem projektowym oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi do zarządzania finansami. Przy realizacji projektu finansowanego z programu Rozwój Lokalny pojawiły się wyzwania i ryzyka. Jednym z takich istotnych ryzyk, i to finansowych, które bezpośrednio nas dotyczyły, jest to, że projekt został sporządzony w 2020 roku. Wartość projektu była 15 milionów, ale już na etapie realizacji w 2023
i po wynikach postępowania przetargowego okazało się, że dana inwestycja przekracza wartość o 40% w stosunku do planowanej inwestycji i wynosi 25 milionów. I tu zaczęliśmy zastanawiać się, co po prostu z tą inwestycją zrobić. Ze względu na to, że to jest kluczowa inwestycja dla rozwoju miasta Konina, postaraliśmy się część środków pozyskać z innych źródeł finansowych, takich jak na przykład Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Polski Ład, bo tutaj z funduszy norweskich i z budżetu państwa też mamy środki, czyli też poszukanie innych źródeł zewnętrznych na finansowanie danej inwestycji. Mimo to nie udało nam się uzbierać całych 25 milionów. I przygotowano wniosek na kierownictwo o wyrażenie zgody na to, aby zwiększyć środki z własnych środków. Tutaj zgodnie z procedurą mamy taki wniosek, składamy na kierownictwo, gdzie pion finansowy analizuje możliwości finansowe, czyli limit zobowiązań wieloletniej prognozie finansowej i wyraża zgodę na to, czy jest możliwość rozstrzygnięcia właśnie przetargu i zwiększenia środków w celu właśnie podpisania umowy, czy nie. I tu w tym momencie zadania Wydziału Merytorycznego się kończą i taki wniosek trafia do Wydziału Finansowego, gdzie przeprowadzona jest symulacja finansowa i tu oddaję głos panu Grzegorzowi, który pokaże, co się dzieje właśnie w tym momencie, kiedy taki wniosek merytoryczny trafia do finansów. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję. Dzień państwu, nazywam się Grzegorz Kubańczyk i teraz mówię, jak to z perspektywy właśnie finansów wygląda właśnie analiza w takiej sytuacji, tak? Przede wszystkim w pierwszej kolejności przystępujemy do analizy możliwości finansowych budżetu, czyli po prostu sprawdzamy możliwe dostępne źródła finansowania, tak jakby choćby dochody własne, czyli przeglądamy ostatnie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawdzamy, czy może gdzieś jest wykonanie wyższe niż zakładany plan. Być może mamy też informacje o możliwości zrealizowania się jakichś dochodów, chociażby ostatnimi czasy właśnie ta pomoc państwa, znaczy ta dopłaty państwa w formie tych dodatkowych środków z PIT-ów. Możliwe, znaczy też pozostajemy też oczywiście w kontakcie z działem merytorycznym, właśnie tak jak Kasia wspomniała, czy są jakieś możliwości uzyskania dodatkowych dotacji czy środków właśnie na dofinansowanie wkładu własnego. Możliwe, że mamy też gdzieś w zanadrzu jakieś środki, na przykład wolne środki, nadwyżki z lat poprzednich, są to właśnie takie przychody bezzwrotne z wykonania budżetów z lat poprzednich, z takich nadwyżek. Jeśli nie dysponujemy, no to też a jeszcze nie mamy wprowadzenia do planu, to jest właśnie ten moment, kiedy możemy właśnie rozważyć możliwość zagospodarowania tych środków. Oczywiście też, przepraszam, cofnę jeszcze, bo jeszcze nie powiedziałem wszystkiego. Jeszcze chciałem wspomnieć, że również z Wydziałem Merytorycznym realizującym nie tylko te inwestycje, ale również inne inwestycje, analizujemy możliwość ewentualnie przesunięcia pewnych realizacji innych inwestycji i możliwe uruchomienia środków właśnie na tą bardziej pilną inwestycję do realizacji. Oczywiście też po przeanalizowaniu wszystkich takich dostępnych tych środków, takich można powiedzieć, no bezzwrotnych, tak? No, jeśli się okaże, że niestety no, możliwości finansowe jednostki no, albo nie w pełni zaspokajają tak potrzebę, musimy rozważyć możliwość zaciągnięcia długu.
I właśnie tutaj, jeśli już wiemy, że na przykład takich środków własnych nie jesteśmy w stanie gospodarować, no to musimy niestety przeanalizować nasze możliwości finansowe pod kątem zaciągnięcia długu, no i przede wszystkim tak jego skutków, tak, czy w dłuższej perspektywie finansowej będziemy w stanie po prostu ten dług sfinansować i oczywiście spłacić, tak, zachowując oczywiście relacje określone w artykule 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Oczywiście, żeby przystąpić do takiej analizy, musimy najpierw określić, oszacować, tak, zaplanować po prostu wydatki związane z obsługą tego zadłużenia oraz spłatę tej części kapitałowej. I oczywiście tutaj już wcześniej była mowa, takim z własnego doświadczenia też mogę się podzielić. Bardzo przydatnym takim narzędziem jest właśnie to narzędzie dostępne w PESTI, analiza pod nazwą, tak, analiza, symulacja w WPF-ie, o której była mowa, o której mówił szerzej pan skarbnik Stalowej Woli. No i tak, analizując, oczywiście chciałem pierwsze wspomnieć, że oczywiście szacując koszty związane z zadłużeniem, czyli przede wszystkim odsetki, musimy też skalkulować, znaczy to, co ma wpływ, tak, na to, na wysokość tego obciążenia, to przede wszystkim marża oraz WIBOR oraz prowizje. No i teraz tak, po przeprowadzeniu analizy, jeśli okaże się, że dany projekt, oczywiście, że zachowujemy relacje określone w artykule 242 oraz zbilansujemy budżety w kolejnych latach, to oczywiście jak najbardziej taki projekt otrzymuje akceptację do realizacji. Natomiast jeśli nie, no to nie jest to jeszcze sygnał, żeby ostatecznie zrezygnować z tego przedsięwzięcia. Należy po prostu wnikliwie przeanalizować zakres projektu, czy ewentualnie jakieś składniki tego przedsięwzięcia można na przykład z nich zrezygnować bez uszczerbku dla celu, dla jakiego to przedsięwzięcie jest zrealizowane. Oczywiście wracamy znów do możliwości pozyskania dodatkowych środków. Rozważamy też różne modele finansowania, na przykład popularne, znaczy może popularne, partnerstwo publiczno-prywatne, jak również możliwość partycypacji innej jednostki samorządu terytorialnego w finansowaniu i realizacji danego przedsięwzięcia. Bardzo dziękujemy i w tym momencie zamykamy tą drugą część naszego FRL-u.